Przy Radomskim Zespole Szkół Ekonomicznych powstaje boisko z bieżnią. Przedszkole publiczne nr 6 w Radomiu ma już 30 lat. Broń Radom wygrała turniej Krzyżanowski Cup dla rocznika 2007. Trwają prace przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu, gdzie powstaje boisko piłkarskie wraz z bieżnią. Jak zapewnia dyrekcja szkoły, plany gotowe są już od dłuższego czasu, a teren jest przygotowany pod inwestycje. Od kilku lat Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu czyni starania, aby przy szkole powstało boisko. No niestety nie jest to łatwe. Są wykonane plany. Poszedł wniosek do Ministerstwa Miasta, złożyło wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie ewentualnej inwestycji. Natomiast my w tej chwili przygotowujemy teren pod przyszłą, miejmy nadzieję, już niedługą inwestycję przy naszej szkole. Dyrekcja szkoły już od dłuższego czasu stawia na sport. W hali sportowej Ekonomika od 23 lat rozgrywane są mecze w ramach RNBA, czyli Koszykarskiej Ligi Amatorów. Od 3 lat organizowany jest także charytatywny mecz gwiazd RNBA, z którego dochód wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W Radomskim Zespole Szkół Ekonomicznych reaktywowana została także żeńska drużyna koszykarska MKS Ekonomik Kot Trans Radom. Budowa boiska z bieżnią pozwoli szkole rozwijać kolejne dyscypliny sportu. To miało być boisko o rozmiarach Orlika z bieżnią do skoku w dal. Natomiast koszt od około 750 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki może wynieść od 30 do 70% kosztów. Pozostałą kwotę w przypadku uzyskania dofinansowania musiałoby dołożyć miasto. Do czasu uzyskania wsparcia w tym miejscu powstanie tymczasowe boisko trawiaste. Właśnie rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez dzieci z przedszkola publicznego nr 6 w Radomiu z okazji 30-lecia istnienia placówki. Jubileusz odbył się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, gdzie spotkali się obecni i byli dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy, rodzice, przedszkolaki i zaproszeni goście. Podczas uroczystości wręczono m.in. dyplomy dla byłych dyrektorek przedszkola oraz Karol Semik, wiceprezydent Radomia, wręczył okolicznościowy grawer obecnej dyrektor placówki. Podjęliśmy taką decyzję, że w murach szkoły Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga wspólnie z całym naszym środowiskiem przedszkolnym, z naszymi przyjaciółmi, sponsorami, a także naszą lokalną społecznością będziemy świętować ten uroczysty dzień, który przypada właśnie w tym roku. Po części oficjalnej scenę przejęły przedszkolaki. Ich kolorowe występy były główną atrakcją jubileuszu. To właśnie dzięki przedszkolakom widzowie mogli przenieść się w świat bajki za sprawą tanecznych występów. Na scenie dzieci zaprezentowały m.in. Polkę Warszawską, Kujawiaka, Krakowiaka. Oczywiście nie mogło zabraknąć także walca. Na scenie także wystąpiły najmłodsze przedszkolaki. Przedszkole publiczne nr 6 w Radomiu obecnie ma 15 oddziałów, do których uczęszcza 360 przedszkolaków. Duży sukces odnieśli młodzi piłkarze Broń Radom z rocznika 2007. Podopieczni Wojciecha Banaczka wygrali silnie osadzony turniej Krzyżanowski Cup, którego organizatorem był radomski klub. Turniej został zorganizowany przez nas naprawdę na wysokim poziomie. Widać, że zespoły, które do nas przyjechały, są bardzo zadowolone. Tutaj z tego miejsca chciałem podziękować zarówno miastu Radom, jak i dyrekcji MOSIR. Bardzo mi się podoba ten turniej, drużyna daje z siebie wszystko, oczywiście idziemy po kolejne zwycięstwo.
Myślę, że zajmiemy pierwsze miejsce. Fajny turniej, fajne drużyny, wysoki poziom grania. Także tylko pogoda troszeczkę nam to... No, pogoda jest fajna, ale no, nie do grania. Ale turniej jest fajny, fajnie zorganizowany, fajna nawierzchnia, fajny stadion, także fajnie, że tu jesteśmy. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Broń Radom, Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Widzew Łódź, Skraczem Stochowa, Warszawia, SMS Łódź i Akademia Barcelony. Bardzo czekaliśmy na ten turniej. Na naszym tutaj, można powiedzieć, podwórku radomskim wyglądamy dobrze na tle pozostałych zespołów, ale chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda na tle zespołów mocnych, które biorą udział naprawdę w mocnych turniejach w Polsce. Widać bardzo, bo to są topowe drużyny z Polski. Nie mamy na co dzień, znaczy nie mamy co tydzień grać z takimi klubami. Jest bardzo duża szansa, żeby się pokazać, żeby przejść dalej, coś osiągnąć. Młodzi zawodnicy broni wzięli sobie do serca słowa kapitana i pokazali się z bardzo dobrej strony, zaliczając w turnieju 6 zwycięstw i 2 remisy i w efekcie wygrywając cały turniej. Po raz pierwszy Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu włączyła się w ogólnopolską akcję bicia rekordu w jednoczesnym czytaniu Jak nie czytam, jak czytam. Młodzież zebrała się w piątek 7 czerwca o godzinie 10 na dziedzińcu przed Biblioteką Główną. Każdy uczestnik przyniósł ze sobą swoją ulubioną bądź aktualnie czytaną książkę. Młodzi ludzie czytają dużo więcej niż ludzie dorośli. Ponad 62% Polaków w wieku powyżej 15 roku życia nie czyta, a w tej grupie młodszej te wskaźniki są dużo lepsze. A jednocześnie no, cały czas przecież pouczamy ludzi młodych, co mają robić, między innymi jak mają czytać. Ta akcja ma pokazać, że młodzi ludzie czytają, lubią czytać, że sprawia im to przyjemność i rzeczywiście wydaje mi się, że pokazali. Głównym celem akcji jest budowanie pozytywnego wizerunku książki, aby czytanie kojarzyło się z przyjemnością, a nie tylko z obowiązkiem. Ja uważam, że to jest dobra inicjatywa ze względu na to, że no, uczniowie bardzo chętnie tutaj przychodzą, no i to zachęca w sumie do czytania wspólnie tej różnych książek. Dlatego myślę, że to jest bardzo, no, bardzo fajna sprawa. No myślę, że na przykład dorośli nie zdają sobie sprawy z tego, że młodzież jednak czyta te książki. No i w ogóle jest taka opinia, że raczej to czytanie zanika. No a myślę, że takie akcje właśnie pokazują, że jednak jest ta część, która czyta. Na dziedzińcu Biblioteki Głównej jednocześnie czytało 70 osób, a po wspólnym czytaniu młodzież mogła zaopatrzyć się w nowe lektury podczas Święta Wolnych Książek. To moje ulubione święto, to jest Święto Wolnych Książek. Można przynieść książki, które już nam się mniej podobają, czy zajmują miejsce na półce i wymienić się na książki, których jeszcze nie czytaliśmy, na które mamy ochotę. Można coś wyszperać, o czym nie myśleliśmy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna akcja. Na wystawionych przed biblioteką stołach można było zostawić, a także znaleźć odpowiednią dla siebie książkę. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo właśnie ludzie mogą powymieniać się książkami, mogą też znaleźć jakieś nowe i może ich to zainteresować, a książki rozwijają nas. Niektórzy na przykład w ogóle nie czytają książek, a być może przez takie akcje właśnie ludzie inni zachęcą takie osoby do czytania. Ktoś może sobie znaleźć właśnie ciekawe książki i też to, że są, no wiadomo, za darmo i tutaj możemy wybrać jakie chcemy. Pomysł jest naprawdę wspaniały, no bo można tutaj się powymieniać różnymi książkami, można przynieść książkę, którą się już przeczytało, a zdobyć nową i po prostu od nowa przeżywać tą właśnie zabawę. Świetny pomysł, ponieważ nie tylko można jakby przyjść tutaj i wziąć jakąkolwiek książkę, tylko chcemy, ale również możemy przynieść i podzielić się swoimi książkami, których już nie używamy. Więc również uważamy z tym, z takimi akcjami, dlatego tu przyszłam. Święto Wolnych Książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu jest organizowane już po raz kolejny i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród radomian. Rada Miejska Miasta Radomia nadała imię świętego brata Alberta publicznemu przedszkolu nr 18, publicznej szkole podstawowej nr 16 oraz publicznej szkole przysposabiającej do pracy wchodzącym w skład zespołu szkół specjalnych i placówek oświatowych w Radomiu. Wydarzenie to ma charakter lokalny i adresowane jest do całej społeczności szkolnej. Uroczystość zaczyna się mszą świętą o godzinie 10, która odbędzie się w parafii pod wezwaniem świętego brata Alberta w Radomiu. Potem będzie uroczystość taka oficjalna na sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu na ulicy Kolberga. W ramach uroczystości oficjalnej zostanie przekazany sztandar oraz akt nadania imienia szkole. Nowy patron szkoły został wybrany nie bez powodu. Patron szkoły w ogóle został wybrany w głosowaniu i w głosowaniu uczestniczyła cała społeczność szkoły. Byli różni kandydaci i tutaj właśnie głosowaniem wygrał święty brat Albert.
Myślę, że jego działania zazębiają się z naszą misją i rolą szkoły jako pomoc dla dzieci, dla ludzi. Przypomnijmy, że uroczystość nadania imienia świętego brata Alberta placówkom wchodzącym w skład zespołu szkół specjalnych i placówek oświatowych w Radomiu planowana jest na 12 czerwca 2019 roku. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Napój gazowany 4 razy 1,5 litra 10,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów 17,99. Lody Grycan 1 sztuka 12,99. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W środę w Radomiu słonecznie. Termometry wskażą 30 stopni. Na barometrach 1012 hektopaskali. W czwartek dużo słońca i upalnie. Temperatura wzrośnie do 32 stopni. W piątek więcej słońca. Nadal gorąco. Termometry wskażą 29 stopni. Na barometrach 1019 hektopaskali.